Polskie Radio Orzysz e, Witam wszystkich słuchaczy Radia Orzysz. Z tej strony Paulina Skiba. Dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać z panią profesor Paulą Jaszczyk. Dzień dobry. Tak, miło mi bardzo. E, malarka, nauczycielka akademicka na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ale też artystka... Działająca w nowych mediach, czy tworząca instalacje przestrzenne? Sporo tego jest. Mm, tak, ja pewnie mogłabym wymienić jeszcze parę różnych rzeczy, którymi się zajmuję, bo rzeczywiście lubię poszukiwać, lubię się rozwijać, lubię tworzyć na pograniczu różnych, różnych sztuk. Sztuk, nie sztuk, bo od jakiegoś czasu też bardzo się interesuję psychologią. Stworzyłam warsztaty takie swoje wokół, wokół tematu. Połączenia jakby kreatywności nie do końca w myśleniu artystycznym, ale właśnie w, gdzieś ta kreatywność się przenika z psychologią. Ja też dużo robię różnych rzeczy na uczelni, zresztą na dwóch mhm. uczelniach pracuję, więc mhm. tak, dużo. Dużo tego jest, ale lubię to. E, a zawsze byłaś artystyczną duszą? Myślę, że tak, pewnie, pewnie trzeba by było zapytać moich rodziców o to, ale myślę, że, że tak jest, znaczy ja nie jestem wielką fanką tworzenia takich mitycznych historii, że już jak trzy lata miała, to stworzyła dzieło i tam coś tam, myślę sobie, że każdy ma swoją drogę i, i różnie to bywa, na pewno są takie dzieci, które zaczynają jak są malutkie coś tam brzdąkać i potem są muzykami, ale to nie jest tak, że każda taka historia, czy każdy artysta ma za sobą mhm. aż taką historię. Pod koniec szkoły podstawowej zastanawiałam się nad tym, czy iść do Liceum Plastycznego, ale Leniuszek jakiś ze mnie wyszedł i mi się nie chciało przygotować do tego i nie poszłam do Liceum mhm. Plastycznego. Dopiero w okolicach trzeciej klasy Liceum poczułam, że to jest to, co bym bardzo chciała robić mhm. i rzeczywiście zaczęłam chodzić intensywnie kilka razy w tygodniu na zajęcia z rysunku. A potem też mi kilka lat zajęło, żeby się dostać na akademię, mhm. więc, ale po drodze byłam w takim studium filmowym, potem studium teatralnym. Ja się z tych doświadczeń bardzo cieszę, bo dzisiaj, jako sobie myślę i widzę, co robię, to wszystkie te doświadczenia mnie ukształtowały. Właśnie dzięki temu mogę multimedialnie myśleć i działać. Więc to wszystko po coś jest, takie wydarzenia. Czyli faktycznie, jakby bardzo płynnie przychodzisz z tych różnych takich dyscyplin artystycznych. Tak. tak. A czy jest coś takiego jak na przykład czy w malarstwie mm, brakuje ci czegoś, co masz na przykład w sztuce nowych mediów, albo odwrotnie, czy jakoś coś tak. Myślę, że te dwa światy w moim przypadku bardzo się przeplatają, okay. ponieważ ja robię takie multimedia, które są bardzo splecione z malarstwem. Między mm -hmm. innymi też robię takie, że zrobiłam taki projekt, że swój, swoje dwa obrazy rozłożyłam na czynniki pierwsze, stworzyłam formę przestrzenną, z i potem z tych obrazów stworzyłam taką wizualizację, którą wyświetlam na tą formę przestrzenną, mhm. połączoną z kompozycją, z utworem muzycznym pani profesor z Akademii y, Muzycznej, znaczy z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, mhm. Alicji Gronał, która napisała ten utwór na podstawie moich obrazów, zainspirowana. Mhm. Więc no, te światy się Święta. pięknie ze sobą przeplatają, i moje multimedia nie są do końca takie, jak, jak się dzisiaj bardziej o nich myśli. Mhm. Ja nie, nie działam w 3D, w, w światach wirtualnych, tylko tylko bardziej dodaje malarstwu przestrzeni. Tak bym mhm. powiedziała. Ja jeszcze na studiach zaczęłam tworzyć obrazy, które były abstrakcyjne. Ponieważ ja poszukiwałam i do dzisiaj to robię. Oprócz tego, mhm. że maluję obrazy z postaciami, maluję też obrazy czysto abstrakcyjne. Od kilku lat w ogóle z takimi wypukłymi elementami, bo to też mnie bardzo ciekawi. I już na studiach gdzieś poczułam, że samo malarstwo, samo bawienie się, Eksperymentowanie w obrębie koloru jest dla mnie za płaskie. I wtedy mhm. na dyplomie, na, na koniec swoich studiów, stworzyłam pierwszą swoją pracę taką przestrzenną. Więc myślę, że multimedia dają mi możliwość mhm. poruszenia malarstwa mhm. i dodania mu właśnie przestrzeni. A jeszcze to jest tak, że też często, jak ja te projekty tworzę, to powstają złudzenia optyczne, więc w ogóle bardzo ciekawe rzeczy się dzieją wizualnie. Czyli trochę właśnie ta psychologia, też tak patrzenia, to wszystko. Tak tak, 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 tak. Myślę, że nie wiedziałam jeszcze o tym, że ta psychologia mnie interesuje, mm -hmm. a ona już. Tak, tak. Dużo takich rzeczy parę razy mi się w życiu zdarzyło, że potem dopiero zrozumiałam, że to wynika z czegoś tam innego, co mnie interesuje. Jasne. To może być trochę takie przejechane pytanie, ale mm -hmm. muszę je zadać. Mm -hmm. Uh, to jest takie topowe, jeżeli chodzi o pytanie artystów. Okay. Co Cię właściwie pociągnęło do sztuki? No bo właśnie tak jak mówisz, działasz w różnych dyscyplinach, one się od siebie troszeczkę różnią. I co Cię jakby w nie pchnęło? Tak naprawdę to myślę, że mnie pchnęło to, że mnie nie specjalnie ciekawiła edukacja, taka mhm. normalna, że tak powiem. Szkoła podstawowa to taka lekka męka była dla mnie. Mhm. Dopiero w liceum na szczęście już y, jakoś bardziej polski, historia, coś tam, coś tam mnie zaczęło ciekawić. Y, to jest tak, że ja jestem osobą wysokowrażliwą, bardzo wrażliwą. Na, na wszystkie zmysły mam bardzo wyostrzone. Mhm. Często jest mi ciężko funkcjonować w, na, w normalnym świecie, więc myślę, że świat sztuki. I trochę pozwala się takim dziwolągom ukryć, <laughs> czy dobrze czuć po prostu jak wśród swoich. Ja jestem też taka, że mnie dużo rzeczy właśnie ciekawi, tyle bodźców na mnie wpływa, że myślę, że właśnie sztuka mi pozwala gdzieś to upuścić. Nie wiem do końca. Znaczy, myślę, że to jest też tak. Mój tata pracował w Ministerstwie Kultury, moja mama kilka lat w galerii. Od dziecka chodziliśmy opera, koncerty, mhm. wystawy i tak dalej. To było obok. Chociaż mam brata ta pięć lat starszego, który się w ogóle takimi rzeczami nie zajmuje. Jak wiem, gdzieś tam moi przodkowie w różnych kierunkach, tam dziadków, uh -huh. pradziadków i tak dalej, ktoś był uzdolniony plastycznie, ktoś muzycznie, brat mojej mamy jest dyrygentem, no więc gdzieś ten pierwiastek działań związanych ze sztuką jest w moim DNA. No i na szczęście mnie odnalazł, czy, czy na tyle silnie wykiełkował, że, że po prostu poszłam za tym, za tym głosem. Pamiętam rozmowę kiedyś taką, poki w kilku latach z moją koleżanką z klasy z liceum, jak ona mi powiedziała, że mi strasznie zazdrościli, bo ja od początku wiedziałam, co chcę robić. Nie wiem, czy tak od początku, no ale widocznie na tyle silne to było, że, że rzeczywiście konsekwentnie idę za tym. Jestem 20 lat po studiach mhm. i no jakby dalej się tym zajmuję, chociaż na szczęście w bardzo różnych wariantach, bo mhm. gdybym miała robić cały czas to samo, no to już bym dawno umarła z nudów. A że mama DHD, de, no to muszę <noise> dużo robić. <noise> Rozumiem. A wyobrażasz sobie swoje życie bez sztuki, bez tej twórczości? To jest ciekawe, ponieważ od kilku lat jestem też po dużym kryzysie takim życiowym mhm. i też dużo pytań sobie zadaję różnych. Mhm. Myślę, że to, że ta psychologia wypłynęła, ona oczywiście wypłynęła dlatego, że musiałam sobie pomóc, mhm. znaleźć jakieś, jakieś narzędzie, żeby, żeby stanąć na nogi. Um, I no, zadaję sobie ostatnio pytania rozmaite, związane z tym, że może już ta sztuka tak nie do końca, może w zupełnie mhm. innej formie. Więc no, dziś mogę odrobinę sobie Wyobrazić. Chociaż ja myślę, że ja do końca życia będę malarzem. Mhm. Zawsze będę mówiła, że jestem artystą, nawet jeśli pójdę w innym kierunku. Nawet jak idę na łąkę i zbieram zioła, które bardzo mhm. lubię, to myślę, że z tym bardzo dużo jednak sztuki. Mojego mhm. artyzmu jakiegoś, więc. Yy, yy, yy dużo jest ciekawych rzeczy. Może od, od kilku lat też się zastanawiam, że ciekawe byłoby być lekarzem, więc no może, może, gdyby nie sztuka, może byłabym lekarzem. Lubię myśleć wielokierunkowo, mm -hmm. więc myślę, że, że gdyby udało mi się być takim trochę doktorem hausem, mm -hmm. który poszukuje, to mogłoby być ciekawe takie, bo on jest trochę detektywem, tak, taki, tak. prawda? On jest też taki wielowątkowy, więc gdybym znalazła zawód wielowątkowy, to pewnie, pe, może bym była w stanie żyć bez sztuki. Ale na szczęście nie muszę. No właśnie. A gdybyś miała opisać tą, gdybyś miała opisać swoją twórczość, jakieś takie najważniejsze elementy czy cechy, które w niej są dla ciebie szczególnie istotne, to co by to było? No to na, 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 znaczy od razu jestem w stanie powiedzieć jedną rzecz. Kolor. To jest, to jest rzecz, która na pewno y, mną rządzi, mm -hmm. może tak powiem. E, koń, znaczy napisałam teraz tekst, y, będę, będę mam nadzieję, że się uda. Zaprosiłam kilku kolegów, jeszcze y, wykładowców. Y, chciałabym, żebyśmy wydali książkę o interdyscyplinarności, mm -hmm. właśnie o różnych działaniach. No i cały mój tekst przeplata nicią wspólną wszystkich moich działań jest właśnie kolor. Więc to mm -hmm. na pewno mogę powiedzieć, że, że to jest rzecz, która mnie pociąga. Pociąga, jego najrozmaitsze właściwości. To jest po prostu coś niesamowitego, bo kolor może uspokajać, kolor może podbijać emocje, kolor może dodawać trójwymiaru. No jest tak wiele aspektów, mogę całe życie tylko poświęcić na, na ten, na ten mm -hmm. jeden aspekt. Na pewno pociąga mnie też ruch, bo bardzo mm -hmm. lubię malować obrazy, które robię, robię zdjęcia tamcerzom. Gdzieś to ciało, niby ruch, ale zatrzymany, więc trochę takie mm -hmm. przeciwności jakieś mnie ciekawią. Myślę, że te tworzą tworzenie tych form przestrzennych, gdzie właśnie mm, dzięki temu, te, te, przez te multimedia powstaje ten ruch, prawda? Bo, bo mhm. obraz, właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo mnie też od bardzo dawna, jakby, ja lubię łączyć zagadnienia plastyczne z muzycznymi, czy właśnie. Mhm tańcem i tak dalej. I wszystkie te zagadnienia trwają w ruchu. Obraz mhm. jest zatrzymany, więc multimedia dały możliwość tego, że w plastyce może się pojawić ruch, który w rzeźbie, grafice, malarstwie jest zatrzymany. Mhm. Więc to, to jest fa fajne bogactwo multimediów. No więc tak, myślę, że, że ruch, rytm i przede wszystkim kolor, to jest to, co jest w moim malarstwie. Czy to będzie, czy sztuce, czy to będą multimedia, yy, czy to będą wizualizacje do koncertów, czy to będą obrazy abstrakcyjne czy figuratywne. Mhm. Wszędzie, wszędzie chyba to, to mną rządzi. Czyli muzyka też jest dla ciebie dużą inspiracją. Tak, lubię, lubię, lubię. Chociaż ja na co dzień nie słucham bardzo dużo muzyki, bo za hmm. dużo bodźców już do Aha, mnie rozumiem. dociera. Ale bardzo lubię współpracować z muzykami, z tancerzami. Mam dwie przyjaciółki, jedną kompozytorkę Aldonę Nawrocką i tancerkę, choreografkę Ole Dziurosz i lubimy razem sobie przede wszystkim dużo rozmawiać, ale kombinować też, też różne rzeczy. Bardzo fajnie na siebie wpływamy. To są fajne, fajne rzeczy, żeby takie granice przekraczać. A podczas malowania, zaraz się słuchać muzyki? Słucham muzyki, ale tak naprawdę słucham radia, bo ja nie lubię się skupiać na tym, żebym miał zmieniać płyty czy playlisty czy coś tam. Leci sobie jakieś radio. Ja tak naprawdę lubię muzyczkę taką pop. Mhm. Disco lat 80., to, mhm. jest, to jest to, co ja bardzo lubię. I ona jest taka, jest, ale i nie ma. Tak trochę w tle, więc ja nie mogę już za bardzo słuchać jakiejś muzyki klasycznej. Tak przy malowaniu nie mogę. Lubię, ale nie, nie w trakcie pracy. Na pewno nie, nie mogę słuchać jakichś przejmujących utworów, bo mhm. ja zaraz emocje wszystkie przejmuję, więc mówię, coś takiego sobie tam leci jakieś w, w tle. A właśnie, bo jeszcze chciałam zapytać ciebie o jedną rzecz, mm -hmm. jeżeli chodzi o twoją twórczość. E, już sama wspomniałaś, że tworzysz zarówno prace figuratywne, jak i abstrakcyjne mm -hmm. e, i zauważyłam właśnie w Twoich pracach dużo przedstawień na przykład kobiet. Mm -hmm. Czy w tych postaciach jakby odnajdujesz też sama siebie, czy miałobyś jakieś na nawiązanie? części obrazów jestem czasem ja. Mm -hmm. Czasem tak. Znaczy ja w zeszłym roku zrobiłam taki cykl obrazów, na których pojawia się para i mhm. wiele osób było zaskoczonych, że coś takiego zrobiłam. To wynikało z zmagań w, w mojej głowie, bo ja w ogóle rzadko maluję czy tworzę prace związane jakoś jednak z emocjami, z przekazywaniem mhm. jakiejś treści. Bardziej się bawię formami plastycznymi. Mhm. To mnie najbardziej pociąga. E, a tu rzeczywiście... Mm, opowiedziałam o pewnych emocjach, znaczy bardziej o powiązaniach, o, o, o tym, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą uwikłani, poprzez przyjaźń, znajomość yy, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię o tylko i wyłącznie o związkach mm -hmm. jakich yes, so. my już też nawiązałyśmy jakąś więź, jakąś nić i, i tak to się właśnie plecie. Mm -hmm. yy, więc, yy, więc zawarłam to w pokazaniu yy, pary, zresztą to była para tancerzy. Rzadko mi się zdarza, żeby tak było. Rzeczywiście są yy, na obrazach większości kobiety, ale ja nie jestem wojującą jakąś uh -huh. feministką, też w ogóle nie przepadam aż tak bardzo za feminatywami, które uh -huh. wymieniłaś, że jestem malarką, artystką uh -huh, itd. Uh -huh. tak tak ja siebie określam mianem artysta plastyk, uh -huh. malarz, um, ale to jakby nie mam, nie mam. może być, może być tak i tak. Kobiety um, chyba łatwiej mi się fotografuje, bo ja, uh -huh. tak jak mówię, często fotografuję tancerki. Uh -huh. um, może jest ich więcej po prostu i, i jakoś tak, nie, nie ma w tym wielkiej, wielkiej filozofii. Może po prostu ładniejsze są, ładniejsze jest to ciało, no że tak powiem. Coś z tym jest. A sama tańczysz? Znaczy na pewno nie zawodowo, nie, nie tańczę, tak, tańczę, lubię bardzo tańczyć. Znaczy ja od, od jakiegoś czasu nie tańczę, mhm. nie wiem do końca, jakąś mam blokadę w ciele, coś tam się porobiło, ale bardzo lubię tańczyć, bardzo dziwnie tańczę albo tańczyłam, lubię brykać bardzo i, i bym chciała do tego wrócić, ale coś tam jeszcze nie do końca na razie, ale bardzo to lubię. Rozumiem. No, ale poza własną twórczością mhm. zajmujesz się też edukacją młodych artystów. Tak jak już wspomniałyśmy. Mm -hmm. um, między innymi um, pracujesz na ASP Warszawskim. Tak, pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów i pracuję na Uniwersytecie w Siedlcach na Wydziale mm -hmm. Sztuki. A jak się właściwie tam znalazłaś, jak można zapytać? W sensie, jak to się stało, że zostałaś właśnie nauczycielem akademickim? Mm, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Rok po skończeniu studiów był ogłoszony konkurs. Mm -hmm. Po prostu złożyłam papiery. I jakoś tak się potoczyło. I dalej. tak się potoczyło, że już dziewiętnasty rok będę pracowała na Jesteś akademii. Jesteś zadowolona z tego? Wiesz, co przeszłam różne fazy, to mhm. ja myślę, że żaden człowiek, który pracuje w jednym miejscu nie powinien powiedzieć o tak, wspaniale jest, bo mhm. 19 lat to jest naprawdę bardzo długo. Co 4 lata zmieniają się dziekani, zmieniają się osoby, człowiek się zmienia, przeżywa różne rzeczy, studenci się zmieniają. Na pewno mhm. mogę to powiedzieć, że na przestrzeni tych 19 lat yy, zmieniło się podejście do studiowania. Mhm. Yy, tak, oczywiście, że jestem zadowolona, bo to jest, bo to jest ciekawa, ciekawa rzecz, obserwowanie tego. Też, jak się ludzie rozwijają. Ja lubię generalnie przekazywać wiedzę, mhm. w takim sensie, że ja uważam, że nasz zawód jest piękny. To jest w ogóle fantastyczna rzecz, y, móc poszukiwać, bo dla mnie najważniejszym aspektem zawodu artysty jest poszukiwanie. Tego, że ktoś rzuca jakieś jedno hasło, a ty to możesz ugryźć, nie wiem, z 15 stron, mhm. poprzez kolor, poprzez czarno-białe, wypukłe, wklęsłe no i tak mhm. dalej, i tak dalej. Nie? Więc uważam, że no nie ma niczego fajniejszego w życiu, że, że można poszukiwać. Więc więc no staram się studentów do tego zachęcać. Różnie to bywa, oczywiście, bo jedni są bardziej otwarci na to, drudzy mniej, ale generalnie tak, jest to, jest to ciekawe. jest też, Ciekawe jest obserwowanie, jak oni się rozwijają. Część studentów jesteśmy w stanie potem obserwować, że robią wystawy, jedni gdzieś tam się wycofają. To tak zresztą podobnie jak z moimi kolegami z roku. Tak? Ktoś maluje, ktoś nie robi, ktoś robi coś tam i tak dalej, więc to jest zawsze oczywiście bardzo wyboista droga I też nigdy nie wiadomo, co będzie ze mną na przykład za parę mm. lat, tak? Więc to, więc to różnie bywa. Ale tak, tak, oczywiście jest to, jest to ciekawe przedsięwzięcie. I Jest duże zainteresowanie wśród młodych osób, właśnie składających do szkół artystycznych? Ja troszkę nie mogę do końca odpowiedzieć na to pytanie, bo mm -hmm. nie mam porównania z innymi uczelniami, bo ja nie sprawdzam. Nie patrzę Rozumiem. trochę, ile studentów. Zresztą poza tym, jak, jak to trochę sprawdzić, na przykład proporcjonalnie, ile studentów na prawo, ile na medycynę, na socjologię, na malarstwo. No. My naprawdę jesteśmy innym światem, I, mhm. i też często rozmawiamy o tym na uczelni, że, że jeśli my pod, podlegamy pod te same ramy kształcenia, mhm. które obowiązują wszystkie uczelnie, nie do końca się to sprawdza. Mhm. Bo my mamy na przykład, nie wiem, dwadzieścia parę osób na roku, 30, mhm. tak? No a na prawie jest 300 ileś. No naprawdę się tych światów nie da porównać. No, piękny przykład: zaraz kilka lat, właśnie po liceum, jak się dostałam na studia, przyszedł mój kolega do mnie na. Na, na wydział. My wszyscy stoimy przy sztalugach, rysujemy, a on się tak patrzy na mnie i mówi, takie gdzie wy macie biurka? Ja mówię, no my nie siedzimy przy biurkach. No, no więc mhm. to jest takie wyobrażenie, tak? No jest gigantyczna aula siedzi 100 studentów mhm. na wykładzie prawa, a, a u nas jest, nie wiem, no 20 osób w pracowni. Albo ja mam na przykład grupę 8 osób mhm. i rozmawiam z nimi o, osobno o, o projektach. W Akademii mhm. Muzycznej y, jest mistrz kontrauczeń w sali, gdzie jest fortepian. Jeden mhm. do jeden. No to w ogóle niewyobrażalna skala w stosunku, prawda, do, do prawa czy no wielu, wielu innych... Y, kierunków na uniwersytecie, mhm. więc ciężko mi to powiedzieć. Tak, oczywiście, na szczęście zainteresowanie cały czas jest. Nigdy nie mieliśmy sytuacji takiej, żebyśmy nie mieli kandydatów, mhm. tak? czy, czy nie zebralibyśmy grupy. No, na szczęście zawsze jest tak, że mamy wybór mhm. i, i jakąś część ludzi odrzucamy. Miejmy nadzieję, że wybieramy tych najciekawszych, chociaż to wiadomo, zawsze jest troszkę troszkę takie nie do końca w stu procentach moim zdaniem wiadome, bo, bo czasami róż, no tak kogoś zjedzą nerwy Komuś pójdzie lepiej, gorzej, no różnie to bywa, ale, ale ciekawych, ciekawych mamy studentów. To jest fajne, jak się obserwuje rok po roku, bo zawsze przychodzą jakieś inne osobowości. A może zdradzisz, jakich przedmiotów uczysz? Przez wiele lat prowadziłam pracownię obiektu, i to mhm. była właśnie, dokładnie robiłam ze studentami to, co ja robię, czyli mhm. tworzyliśmy formy przestrzenne. Ja potem tworzyliśmy wizualizacje, które wyświetlaliśmy, łączyliśmy to z muzyką. A lubię, jak się rzeczy w życiu jakoś tam zmieniają, więc po ładnych kilku latach prowadzenia tej pracowni. Wypaliłam się trochę mhm. i prowadzę teraz przedmiot, który ja za to na studiach, jak byłam, uwielbiałam. Nazywa się struktury wizualne i to jest takie abecadło myślenia plastycznego. Uczymy się mhm. jak komponować w przestrzeni duże, małe elementy, jak kompozycję nie wiem, statyczną, dynamiczną, jak kolor oddziałowuje, czarno-białe i tak dalej. I tak dalej. Takie, takie abecadło. Bardzo to lubię, uwielbiam. Więc teraz z zeszłego roku, w tym roku też będę to będę prowadzić. To prowadzę na Akademii w Warszawie. W a mhm. w Siedlcach uczę właśnie trochę multimediów. Robimy mhm. ze studentami różne działania multimedialne. Wiem, że w tym roku będę też prowadziła pracownię malarską i jakąś pracownię technik przestrzennych, więc myślę, że po prostu będę z nimi robiła właśnie pewne formy przestrzenne, na które mam nadzieję, że z tymi innymi studentami będziemy mogli wyświetlać mhm. swoje, swoje filmy, swoje działania. Robimy projekty takie, że na przykład robią cykl fotografii, tworzymy. To, z tego animację poklatkową łączymy to z dźwiękiem i tak dalej, więc mhm. no, takie wielowarstwowe myślenie tego uczą. Um, a czy jest coś, co mogłabyś powiedzieć osobom, właśnie takim przyszłym artystom albo młodym artystom, osobom, które fascynują się tym światem sztuki, mhm. ale są dopiero na początku swojej drogi e, twórczej? Może um. jakieś rady? Tak, znaczy na pewno trzeba być konsekwentnym, bardzo konsekwentnym, bo droga potrafi być wyboista. Tak jak mhm. mówię, ja zdawałam trzy razy, nigdy mhm. się tego nie, nie, nie wstydzę, bo wiem też, co mi dała ta droga. Pamiętam, że jak się dostałam i miałam kolegów, którzy się dostali po pierwszym roku, to oni pierwsze dwa lata dojrzewali, miotali mhm. się, a ja już byłam o te parę kroków dalej. Więc, więc czasami to wcale nie jest tak fajnie, że się człowiek dostanie za pierwszym razem, ale też fajnie, że się dostanie, tak? No ale w każdym bądź razie trzeba być na na pewno konsekwentnym i trzeba wierzyć w to, że to się chce robić, bo świat sztuki jest bardzo trudny w sensie takim, że jest się cały czas ocenianym. Non-stop. I to nie jest tak, że po pięciu latach studiów, jak ci wystawią oceny dyplom i koniec. Zaczynają cię oceniać kuratorzy, artyści, galerie, menadżerzy, menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się czasami śmieję, że zastanawiam się nad tym, dlaczego ja taki zawód wybrałam, bo ja nie do końca lubię być oceniana cały czas. Ale z drugiej strony tak bardzo lubię działać, że, że chyba to bardziej mnie do tego przekonuje. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest to, żeby podsycać w sobie cały czas. Ciekawość, mhm. że jeśli wpadniemy w rutynę, w sztampę i będziemy cały czas robić to samo, to jest po artyście, że tak powiem. Więc być konsekwentnym i rozwijać w sobie ciekawość. A ta ciekawość powinna prowadzić do działania, to bym najbardziej powiedziała. Żeby cały czas się inspirować i żeby się dzięki temu rozwijać i działać. Czyli nie poddawać się nie i cały po... czas poszukiwać. Tak jest, dokładnie. Dobrze. I z tym pozostawiam wszystkich naszych słuchaczy. E, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za możliwość rozmowy i za taką też możliwość wejścia w Twoją perspektywę. Bardzo mi miło, Ech. bardzo dziękuję. E, no, niestety będziemy musieli kończyć. Wiem, że jeszcze pewnie mogłybyśmy długo rozmawiać na wiele różnych ciekawych tematów. Ale tak kierując kilka słów do naszych słuchaczy, jeżeli chcielibyście poznać Panią Paulę Jaszczyk e, i dowiedzieć się od niej czegoś więcej, to serdecznie zapraszamy na. Wydarzenie, na spotkanie z panią profesor, które odbędzie się 14 października e, w, o godzinie 17 tak. w Orzyskim Domu Kultury. Wydaje mi się, że to jest świetna okazja, szczególnie właśnie dla młodych osób zainteresowany, zainteresowanych sztuką, e, dlatego że e, pani Paula. Um, przedstawi nam mniej, że tak to określę, kierunków, tak. między innymi ASP właśnie tak, w Warszawie. Tak, tak, tak. Akademia ma osiem wydziałów i warto wiedzieć, co można tam studiować. Ja z przyjemnością wam o tym opowiem, ale również właśnie o studiach na, w Siedlcach, bo mhm. myślę, że warto mieć kilka alternatyw. Jasne. Być może jakieś... Tam tajniki, jak przygotować teczkę prac, albo jak przygotować się na egzaminy wstępne. Postaram się. <noise> no więc na pewno warto się pojawić. Tobie, jeszcze raz dziękuję za obecność. Bardzo ci bo dziękuję bardzo. Za rozmowę. Miło. Tak, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i do zobaczenia 14 października. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio Orzesz.